kanał. Gramy z Igorem już drugi rok. A generalnie ja jestem za dekami od 2006, Igor mniej więcej tak samo. Połączyliśmy siły w 2009. Wszystko zaczęło się od moich urodzin w Krakowie, gdzie zaprosiłem właśnie dwójkę chłopaków, CJ'a i Igora. Jakoś tak zamiłowanie do garaży, speed garaży, które później przerodziło się w zamiłowanie do muzyki basowej, spowodowało, że połączyliśmy siły i działamy pod banderą Organaut. Uwielbiamy grać back to back, czyli gramy sobie powiedzmy co po 2-3 kawałki, miksujemy, zaskakujemy siebie i to jest chyba najlepsza recepta na to, że nasze sety są dosyć żywe. Bo tak naprawdę nie wiem, z czym wyskoczy DZ i to jest najciekawsze. Liczę na to, że łódcy odbiorcy docenią właśnie te gatunki i dzisiaj będzie naprawdę gruba impreza. It's got a lot of character, you know, it's like me being from Scotland, there's a lot of old, really old buildings in Scotland, so it's good to come away to somewhere else in Europe and you can see there's a lot of character, you know, you can see the, obviously the high ceilings and the brickwork and everything. I always find venues like this have always got really good acoustics, the sound systems always sound really good. Well, I'm DJing for 2.5 hours and I've, as you can see, I broke my wrist a few weeks ago. So for the last 6 weeks I've been sitting at home doing absolutely nothing. I've not been able to work in the studio. I've not been able to drive my car. I've not been able to, you know, use a computer mouse or anything. So I've basically just been organising my set for tonight. I said to some of the guys earlier, you know, Peter from is it globaltrans.pl, I said to him that, you know, I've basically spent the last 5 or 6 weeks preparing my music for tonight. I've been editing all my tracks, trying to do some remixes.
working out some mashups and some live, you know, live stuff that I can do during my set. So yeah, it should be a good night tonight. Tonight I'm moving through a landscape of truth, premonition and regret. I see a light on forehead calling me to end. Take me away. Will you respond? Hold me there as the light descends. Zagajników. Są dwie sceny. Generalnie jeżeli chcę odpocząć sobie od tych ciężkich wiertarek, mogę wejść na górę, wysłuchać sobie czegoś bardziej atmosferycznego, czegoś również na wysokim poziomie. Także uważam, że jak najbardziej pomysł jest trafiony po prostu w dziesiątkę. Myślałem o tym, żeby grać swoje kawałki tutaj, ale okazało się, że profil imprezy nie za bardzo podchodzi pod breakbeaty, tylko raczej właśnie dubstep czy elektrotrash. I dzisiaj będę dosyć mocno grał elektrotrasha.
staram się zawsze grać bardzo eklektycznie, tak żeby ludzi zainteresować.